Poczekaj, pan ci pokaże. Zaczęło padać, więc jakoś tak trochę przygnębiająco. Jak ten hotel jest tak czysty jak toalety, to ja się cieszę, że nie wpuścili nas tutaj z psem i po prostu, no zobaczcie. Droga, która prowadzi do tego domu, no jest bardzo, bardzo tradycyjna. Trochę ciemno dzisiaj. Jesteśmy teraz w Starym Mieście. Bardzo fajnie. Znaczy, no, zależy jak na to spojrzeć. Tutaj jakieś prace budowlane. No, ale na pewno jest bardzo autentycznie. I jak zwykle trochę kiepsko oznakowane i nie mamy pojęcia, czy dobrze idziemy. Zaraz się ukaże. Ładnie tu. Troszkę jeszcze zaniedbane. Tutaj jest pełno takich zabytkowych domów. Jedne starsze, drugie nowsze, w lepszym, w gorszym stanie. Ale oczywiście nie wszystkie są do zwiedzania. I wiecie, no niewiele można zobaczyć, bo wszędzie mamy te wysokie mury, tak? Wielkie bramy. No i co? Nic, nie zajrzysz nawet do środka. Niedźwiedź szuka w mapie. Czyżśmy się pogubili znowu. Ale no gdzieś tu jest, tak więc na pewno znajdziemy. No i co? Chodź spróbujemy w tą stronę, nie? O, tam widzę kawałek meczetu. Ale no, to też nie jest miejsce, do którego możemy sobie swobodnie wejść. Jest wejście do hotelu. Spróbujemy. Może tędy się uda przejść. Ja chciałam w tym hotelu zarezerwować dla nas pokoik na jedną noc, ale niestety nie można z psiami. O, i tu jest wejście do tego domu. Widzisz? Boże, nic nieopisane. Matko ty moja. Salam, salam. Can we visit this museum? Yes. Two. Okay. Two. Okay. One. Two. Thank you. Okay. Thank you. You can visit.
niestety za dużo nie ma tutaj do zobaczenia, bo większość tych domów jest przeznaczona na hotel, w którym chcieliśmy zarezerwować pokój, ale nie przyjmują piesków, tak więc się nie da. Natomiast to, co można zobaczyć, są dwa takie wewnętrzne podwórka z przepięknymi oknami, naprawdę stare drewno, które ja uwielbiam po prostu. W basenikach nie ma teraz wody, no i zielenina nie jest taka zielona, bo po prostu jest zima, ale można sobie wyobrażać, użyć wyobraźni, żeby no, domyśleć się, jak to pięknie musiało kiedyś wszystko wyglądać. Musiało być pięknie. A teraz jest po prostu. Drzwi, wiecie, piękne, ale są takie malutkie. Pokaż się, pokaż się. Możesz przejść przez te drzwi? O, troszkę trzeba się schylić, żeby wejść do środka. I pokoik, taki maciupeńki. Tutaj są takie maciupeńkie pokoiki, w których zrobiono galerię. Niektóre pokoiki są super malutkie, tak jak tu. Tu są drzwi i tu już jest koniec pokoju. Cały pokój. No niestety dzisiaj nie ma słońca, więc nie zobaczymy tutaj tego pokazu gry świateł, ale i tak jest bardzo, bardzo fajnie. Z pamiętnika blogerki właśnie się poirytowałam, bo mój telefon nie chce ze mną współpracować. Mam nowy telefon, z którym pracuję od jakiegoś czasu i no, nie zawsze idzie nam w parze, ale chyba ogarnęłam i będzie można dalej nagrywać. Zaczęło padać, więc jakoś tak trochę przygnębiająco, ale no cóż. Przede mną przepiękne drzewko z pomarańczami. O, ładnie tu, tylko troszkę zaniedbany ten dom. No ja rozumiem, że potrzeba funduszy. No i jak widać, no duże mają potrzeby. No, duże. Wiecie co? Jak ten hotel jest tak czysty jak toalety, to ja się cieszę, że nie wpuścili nas tutaj z psem i po prostu, no zobaczcie, przecież normalnie niedomyte jest. Tu są płytki, które nie są zabytkowe płytki. Drzwi, które się nie zamykają. Nie, no naprawdę, po prostu. Fajnie było zobaczyć, ale z nóg nie zwala. No, tyle powiem. Ja tu wychodzę z założenia, że jak ktoś za coś bierze pieniądze, to trzeba po prostu przyłożyć się. A tutaj tego po prostu nie widziałam, więc piękny dom. Wymaga remontu, wymaga tego wszystkiego. Ja rozumiem, że ktoś może nie mieć pieniędzy, ale można ogarnąć, żeby było troszkę lepiej. Ty chcesz jechać tam? Chyba.
Czy tam do niego? No masz miejsce, masz. Ja tu ledwo jadę, to jak tym mercem wyjadą, to nie. Może dlatego tam siedzą, bo nie mogą wyjechać. Czekają aż kurwa te auto pojadą wieczorem. I co? Załatwiłeś? Jak widać, kurwa, fucking milioner. Matko, tyle pieniędzy to my w życiu nie mieliśmy. Fucking hell. It's not worth the paper, it's fucking printed on. Tutaj to normalnie jakąś walizkę potrzebujemy na te pieniądze. No. To drobne będą na dzisiaj. A to po prostu wow. Parodia westernu. Dobra, wezmę to, a wrzuć to do schowka po prostu tak w całości, bo to przecież jest parodia. Halo. O, take away. Pan tu rozwozi jedzenie, dowozi do sklepu. Hello. U góry jest ptaszek w klatce i tutaj wszędzie są takie klatki z ptaszkami, przepięknie, a słowiki mniemam, przepięknie śpiewają. Suszona morka. Mamy
Bardzo fajny budynek. Tutaj u góry stare drewno. Piękne wnętrze. Piękne. I znowu drzwi takie, słuchajcie. Tyle tego wszystkiego. Od pana warzywniaku dostałam kwiatki. Pachną cudownie. Szkoda, że nie mogę zapachów wam przekazać. Ale naprawdę pięknie pachną, pięknie. Co tu w prawo mi każe jechać? No way. No tutaj nie jest. Mieścimy się? No nawigacja nie pokazuje takich niespodzianek. Tutaj to nie widać dobrze. Tylko w lewo. Nie ma w prawo, to w ogóle. Dobra. Tam jest jakiś samochód w ogóle. Przyjedziesz między tymi. Kurwa, tam nie wyjadę. Wyjedziesz! Gdzie, jak tam jest ławka? Idź zobacz, wyjdź tam i zobacz. We want to go to main road, but it's road blocked. Please go back. Yeah. And. Okay. Thank you.
zawróci, bo to mogę tyłem wjechać w ten pod górę i zawrócimy. Okay. Jesteśmy za długi. Poczekaj, pan ci pokaże. Just this mirror. Nie. Fuck. Gdzie zaczepiłem? Do przodu. Nigdzie jeszcze nie zaczepiłeś, ale już mały włos. Do przodu musisz poprawić.
Tam. Teraz wyjedziesz. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. I chciałam powiedzieć, że nie płakałam, ale mam takie zapłakane oczy dzisiaj i w ogóle wyglądam jak 100 nieszczęść. Nie wiem dlaczego. Pewnie przez tą pogodę. Płaczę razem z pogodą.